Cześć, to Ernest. W tym filmiku przekażę wam najważniejsze zmiany, które wprowadziła aktualizacja 4.5 oraz sekretne skiny, emotki i inne nowości. W temacie broni nasze oręże zostało wzbogacone o kolejne narzędzie do załatwiania przeciwników. Tym razem są to podwójne pistolety. Możemy je znaleźć w klasie epickiej i legendarnej. I odpowiednio do klas zadają 41 i 43 punktów obrażeń. Co ciekawe, używają średniej amunicji, czyli tej samej co na przykład MK. Mogą leżeć luzem, wypaść ze szynki lub z dropa. Zaszło także parę zmian w balansie gry. Pistolety maszynowe dostały buffa. Między innymi zadają o 2 punkty obrażeń więcej, ale nie mają już celnego pierwszego strzału. Zmieniły się trochę efekty granatnika, a pompki za to zadają strukturom teraz aż 50% mniej obrażeń. A strzelby taktyczne i ciężkie już tylko o 20% mniej. To nie wszystko. Tu Epic Buddies w plikach gry doszukali się takiej oto ikonki broni. Jest to nowość, która do gry wejdzie prawdopodobnie w następnym tygodniu. Dalej, w temacie skinów, Venturion i Ventura teraz mają własne peleryny, a pelerynka Ogara Wojny, na życzeniu wielu graczy, w tym moje, została backblingiem. Do gry w końcu wszedł zapowiedziany pod koniec maja tryb Blood Zabaw. Po wejściu do gry zostajemy zrzuceni na prywatną wyspę z naszym składem lub bez. W skrócie, na wyspie jest 100 lam, zbiera się o wiele więcej materiałów, friendly fire jest włączone, a na całą zabawę mamy aż godzinę. Jesteśmy wolni i możemy eksplorować mapę. Albo wyjaśnić tego kolegę, co mówił, że buduje lepiej. Do tego, w tryb ostateczne starcie można teraz zagrać w edycji 8 teamów po 12 osób. Tak jak zapowiedziałem, to wykupane z plików gry informacje. Walka odbywa się w ten sam sposób. Po ostatecznym odliczaniu wygrywa drużyna, w której jest najwięcej osób, albo jest remis. Kolejną ważną zmianą jest to, że teraz wyzwania polegające na eliminacji przeciwników będą zaliczały się po powaleniu oponenta ze wskazania broni, a przedmioty, które wypadły w wodzie, w końcu, ale to w końcu będą się unosiły w powietrzu, a nie ukrywały pod wodą. Nasze znaczniki za to od teraz będą pojawiały się w świecie gry w ten sposób. Na mapie za to zaszło parę wcześniej odkrytych zmian. Centrum badawcze w wypasionej wyrwie zostało opuszczone i niedługo zostanie lasem, zaczyna powstawać nowy budynek w wykrzywionych wieżach, a rakieta w bazie przy butnym brzegu nadal jest na swoim miejscu. Jednak poznaliśmy kilka ciekawych rzeczy na jej temat, ale to powiem wam w ostatniej części filmiku. Poza tym, jak co update, naprawiono wiele błędów oraz usprawniono działanie gry. A teraz wycieki. Tu Epic Buddies na swoim Twitterze jak co aktualizację udostępnili wygląd nadchodzących skinów, emotek, lotni i zbieraków. To są wszystkie skiny postaci odnalezione przez Tu Epic Buddies w plikach gry. Tak to prezentują się plecaki i kilofy. A tak ikony emotek. Doszukali się także w plikach gry listy różnych dźwięków, które jeśli spojrzymy na nazwę, nawiązują do rakiety. Widzimy takie zwroty jak wejście, wyjście, odlot i teleport. Zresztą posłuchajcie sami. Fortnite Battle Royale League za to odnalazł w plikach gry informacje o nowym trybie, o nazwie Fly Explosives. Byłby to tryb, w którym są tylko bronie wybuchowe, czyli np. airbag, C4 itd., ale z dodatkiem jetpacków. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.